Spotkanie prezydenta Suwałk z marszałkiem województwa podlaskiego Jerzym Leszczyńskim i prezesem spółki PKS Nowa SA zakończyło się ustalaniem, że pasażerowie PKS Nowa będą mogli nadal korzystać z miejskiego budynku dworca przy Utracie. Prezydent pojechał do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie ze środową zapowiedzią, z konkretną propozycją. PKS Nowa przyjmuje wszystkich przewoźników nieodpłatnie na tej działce, którą pewnie teraz nie sprzedadzą, bo nie ma przeznaczenia, nie ma planu. Te autobusy innych przewoźników nie zatrzymują się na tym przystanku MPK, tylko tam. Natomiast my dajemy do dyspozycji ten lokal na parterze, który był dotychczas wykorzystany jako właśnie dworzec PKS-u. Krótki komunikat ratusza w tej sprawie nie wyjaśnia żadnych szczegółów ustaleń. Wskazuje jedynie, że dalszy ciąg rozmów przeprowadzony zostanie we wtorek, natychmiast po świętach. Dzień po sesji w przesłanym nam oświadczeniu wzburzenie wywołane decyzją prezesa PKS Nowa wyraziła Anna Naszkiewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego. Decyzje podjęte przez prezesa zarządu spółki są także nietransparentne i nieracjonalne w kontekście zrealizowanej inwestycji, jaką była budowa dworca w Białymstoku. Czytamy w oświadczeniu wicemarszałek Naszkiewicz. Przypominamy, że województwo podlaskie jest jedynym akcjonariuszem PKS Nowa. Posiada 100% jej akcji. Zarząd województwa, do którego Anna Naszkiewicz należy, stanowi zatem pełen skład walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej firmy.